W dniu 25 kwietnia bieżącego roku o godzinie 17:30 w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim odbył się wykład Uniwersytetu III wieku księdza doktora Franciszka Gomułczaka, wykładowcy historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie na temat Jan Paweł II jako obrońca prawdy objawionej i godności człowieka. Tak i najogólniej dosyć to brzmi może tak mądrze, ale staramy się mniej więcej dotknąć tego wszystkiego, co dotyczy naszych czasów, nie tylko naszych, ale tego, co doświadczamy w dzisiejszym czasie, nieustannej przepychanki dobra i zła, która trwa od raju, będzie trwała do końca świata. Więc obrońca prawdy, samo sformułowanie, że ktoś czegoś broni, zakłada, że ktoś z kolei atakuje. Z drugiej strony punkt widzenia zależy też nieraz od punktu siedzenia, prawda? Czasem atakujący może powiedzieć, że to on się broni, a ten, który się uważa za obrońcę, jego atakuje. Zawsze tak mamy, jeżeli nie mamy jakiegoś punktu odniesienia. To wszystko, co się dzieje w naszej rzeczywistości, nie tylko w Polsce, w Europie, ogólnie na świecie, nazwał kiedyś Jan Paweł II bitwą. Zresztą później powstała też książka taka tego typu, pod tym tytułem, w zasadzie dwa tomy, Bitwa o prawdę. Właśnie bitwą o prawdę. Cóż to jest prawda z kolei? Zaraz można zapytać. Pytanie stare, bo zadał je przynajmniej w tej formie, którą znamy, już niejaki Poncjusz Piłat. Cóż to jest prawda? Pyta Jezusa. I tak to pytanie, można powiedzieć, poprzez całe dzieje człowieka biegnie za nami. Każdy pyta, co to jest prawda. Muszę zamknąć te drzwi. Bo prawdą jest, że odkurzacz uczy. O, już jedną prawdę mamy. Prawda. Takiego zasadniczego punktu wyjścia okna można pootwierać, jak będzie za duszno. Pierwsza zasadnicza sprawa, która dotyczy każdego z nas i każdego człowieka, i w zależności od tego, jak sobie na to pytanie odpowie, zależy potem dalszy bieg jego życia, no i jego finał. Finał tego życia. Mianowicie, czy jest jakaś jedna prawda zasadnicza, taka niezależna od człowieka, według której należy swoje życie układać, modelować, odnosić do niej? Czy też prawd jest tyle, ilu jest ludzi na świecie? Każdy może mieć powiedzieć, że ma swoją prawdę. Ja mam swoją prawdę, on ma swoją prawdę, ty masz swoją prawdę, ci mają swoją prawdę, ci swoją. Więc jak to z tym wszystkim będzie? Ta walka o prawdę, czy zmaganie o prawdę trwa w naszej epoce tak mniej więcej już od 300 lat. Epoka zwana oświeceniem, która przyszła po renesansie, próbowała właśnie człowieka wynieść i próbuje do dzisiaj w różnej formie, choć oświecenie niby się skończyło, wynieść człowieka na ten piedestał jako źródło prawdy. A więc źródłem prawdy, każdej prawdy o świecie, o sobie jest człowiek jako taki, twierdzą jedni. Myślę, więc jestem, powiedział ktoś, Voltaire bodajże, albo wątpię, więc jestem. Więc moment, w którym zaczyna człowiek wartościować sam, według wielu, to jest tym momentem, w którym rzeczywiście staje się człowiekiem. Myślę, a więc zaczynam poznawać świat. Cały ten okres zwany oświeceniem miał to takie zasadnicze znamie, że uznał człowiek przed 300 laty, że jak będzie wszystko poznawał po kolei,
pozna zasady życia społecznego, życia biologicznego, prawa fizyki, wszystko cokolwiek się na cały otaczający świat i wtedy dopiero tak wszystko pozna, ułoży życie na świecie według swojej wiedzy i wreszcie znikną na świecie wojny, nieszczęścia, głód, nienawiść, wyzysk i tak dalej. Zbudujemy raj na ziemi według tego, co poznamy. I takim zasadniczym rysem tych czasów był również optymizm, a więc, że człowiek jest w stanie, jest zdolny wszystko poznać i ułożyć świat według swoich najlepszych intencji, tak jak to będzie, jak to będzie możliwe. Niestety życie idzie swoją drogą, ma swoje prawa, a więc zaczynają się problemy, bo według czego świat układać? Zasadnicza sprawa rozbija się o to, że to oświecenie, o którym mówimy, okres tych 300 lat, przed 300 laty, gdy bujnie rozwija się nauka, ludzie uważają, że ważne jest i prawdziwe jest tylko to, co człowiek jest w stanie poznać sam. A więc... To, co zważę, zmierzę, czego dotknę, to istnieje. Czego nie jestem w stanie poznać, zmierzyć, zważyć, tego nie ma. A więc sprawa zasadnicza, można zacząć od razu od najważniejszej, czy jest Bóg. Kto Boga widział? Nawet Pismo Święte, Pan Jezus mówi, Boga nikt nigdy nie widział, ale mówi o sobie, że On o Bogu pouczy. W każdym bądź razie oświecenie odrzuca świat nadprzyrodzony. Źródłem prawa jest człowiek, wysoko zorganizowana materia, która potrafi myśleć, wartościować i musi sobie świat ułożyć według swoich zasad. Żaden Bóg, żadnej prawdy obiektywnej, żadnego stworzyciela, tak jak chcemy, tak będziemy budowali. Co jest dobre? Nie ma kryterium dobra i zła. To jest dobre, co jest pożyteczne dla mnie czy dla grupy. Co nie jest dla mnie dobre, to odrzucam. Tylko, że to, co dzisiaj jest dobre, może się okazać jutro niedobre. Co jest dobre dla mnie i mojej grupy, może się okazać niedobre dla kogoś drugiego. Ale człowiek przeświadczony o tym, że ma rację, może innych przekonywać, a jak go nie może przekonać tego drugiego, no to może go wyprawić na drugi świat, żeby nie przeszkadzał nowego świata budować. Pierwszym takim wykwitem tegoż okresu wiary w człowieka, rozum, potęgę rozumu, także w to, że człowiek może być źródłem ułożenia świata, była rewolucja francuska 1789. Rewolucja dzisiaj zwana wielką. Zawsze z tym przymiotnikiem przy niej walczę i uważam za ponury żart historii osobiście, gdy na polach elizejskich stoją tłumy ludzi, prezydent republiki, defilada, samoloty, święto. Rewolucja francuska w przeciągu 3 lat wyprawiła z tego świata więcej ludzi niż ta wybrzydzana inkwizycja przez kilkaset lat. Ludzi mordowanych bez sądu, na podstawie tylko donosów. Całe grupy społeczne usunięte z życia publicznego na zawsze przy pomocy terroru. I właśnie ciekawe, ta rewolucja zaczęła się 5 maja 1789 roku od procesji eucharystycznej ulicami Paryża.
Episkopat, Zgromadzenie Narodowe, francuskie Stany Generalne, lud Paryża. Potem właśnie, już nie będziemy tej historii tu opowiadać, bo nie o niej, ale o co chodzi. Zakończyła się pełna wspaniałych ideałów, zakończyła się odrzuceniem Boga jako Boga, sprofanowaniem katedry Notre Dame. Na ołtarzu katedry odprawiano orgie seksualne. Skończyła się w końcu pierwszym ludobójstwem. Jest taka prowincja Vandea w środkowo-zachodniej Francji, gdzie po raz pierwszy użyto przeciwko ludności cywilnej gazów bojowych. To jest koniec XVIII wieku, proszę sobie wyobrazić. Vandea jako cała typowo rolnicza dzielnica, prowincja oparła się rewolucji, stanęła w obronie króla i religii. Więc praktycznie na 800 tysięcy mieszkańców, o ile dobrze pamiętam, 120 tysięcy zostało zamordowanych. Inni ocaleli tylko dlatego, że po prostu środki techniczne ówczesne nie pozwalały na eksterminację pozostałych, ponieważ wyrok rewolucyjny był bardzo surowy. Zabić wszystkich ludzi od niemowlęcia po starców, wyciąć drzewa, spalić zbiory, rozwalić domy, zrównać całą prowincję z ziemią. Po to, żeby nie przeszkadzali budować szczęścia na tej ziemi, bo źle go zrozumieli. Oczywiście piękna deklaracja praw człowieka rewolucji francuskiej, wolność, równość, braterstwo. Rewolucja we Francji trwa do dzisiaj. Widzimy ostatnie dni w Paryżu, demonstracje. Tak się kończą ideały. Więc ten wstydliwy epizod, nawet nie epizod, wstydliwą stronę rewolucji dzisiaj się pomija. Próbuje jakoś ominąć trochę. Całe oświecenie ukazuje się jako taki okres niebywałego rozwoju praw człowieka, godności ludzkiej i tak dalej. Bardzo problematyczna sprawa. Zbiegło się to również z postacią, chcąc nie chcąc, Darwina. Darwin akurat może nie chciał rewolucji jednej, drugiej, trzydziesiątej. Jego teoria o pochodzeniu gatunków i o ewolucji, o walce, w której słabsze osobniki giną na kosztem silniejszych, silniejsi wygrywają w grupie, w różnych tych sferach biologii, roślinność, zwierzęta i tak dalej, to zostało potem przeniesione w nieco innym modelu przez Marksa na jego system filozoficzny. Nie będziemy czekać, aż w naturalny sposób ludzie doskonalsi przeważą, będzie ich więcej i powoli wygrają, tylko tych niedoskonałych trzeba po prostu wyeliminować. Walka klas. Więc nieważne, czy jest człowiek dobry czy zły, ważne jest, z której klasy, z jakiej. Może być bogaty, jak jest bogaty, to już na pewno jest zły. Jak jest biedny, to na pewno jest dobry. Jak bolszewicy atakowali Polskę w 20 roku, wybrali jeńców, trzeba było, wówczas kazali wyciągać ręce, najpierw polowali na wszystkich w okularach, bo przychodziło im do głowy, że okulary może nosić tylko wykształcony człowiek albo burżuj. Albo jak miał ręce niespracowane, to wiadomo, że nie chłop, nie robotnik. To wystarczyło, żeby się pożegnać z tym światem. Więc walka klas, eliminacja szkodników po to, żeby ci doskonalsi pozostawali na świecie.
pozostało potem w rewolucji rosyjskiej czy bolszewickiej doprowadzone już tak do perfekcji. Ludobójstwo w Rosji nie było takim ślepym, idziemy, zabijamy wszystkich, bo tak nam się chce. To była cała właśnie ta linia. Trzeba usunąć szkodnika, więc każdego, który w jakikolwiek sposób przeszkadza zbudować nowe społeczeństwo, nowego człowieka. Nie będziemy czekać 100 lat, 200, 300, aż oni wymrą, tylko im pomożemy. Stąd inteligencja, te sfery wykształcone, także ludzie religijni, na tej zasadzie, żeby wprowadzić ustrój doskonały na wsi, kolektywny, który miał rozwiązać wszystkie problemy i uczyć właśnie tej komunalnej społeczności. Dlatego zagłodzono 10 milionów chłopów. Więc można było być chłopem i też się znaleźć w tej sferze wyeliminowanej. Wioski były otaczane, zabierano ze wsi wszelką żywność, co się tylko dało. Później oddziały NKWD otaczały wioskę i nikt nie mógł stamtąd wyjść, aż wszyscy umarli z głodu. Więc taki typ eliminacji. To potem będzie miało jeszcze miejsce w Meksyku, w Hiszpanii nie udało się, wybuchła domowa wojna. W Meksyku trochę się udało, ale też nie do końca, była Christiana teraz w kinach, w Warszawie tylko w dwóch. Film właśnie o prześladowaniach kościoła w Meksyku, tak puszczony cichcem, trochę bez reklamy, nie wszyscy dystrybutorzy zechcieli film wziąć do swoich kin, bo jest trochę nie w nurcie mody współczesnej. Kościół ukazany jako ofiara. I tak można po kolei, potem jeszcze faszyzm we Włoszech, nazizm w Niemczech, wszystko gloryfikacja człowieka. To jest cały wykwit tego właśnie punktu wyjścia, który mieliśmy w oświeceniu. Człowiek jest decydentem, najważniejszym źródłem prawa, źródłem moralności, źródłem także umów społecznych wszelkiego typu, jednym słowem panem. Łatwo można tak poznać, jak się przyłoży do tego Księgę Rodzaju, że jest to to samo mniej więcej, co tam w rozmowie czy w dialogu tym takim pięknym człowieka czy kobiety Ewy z szatanem. Będziecie jak Bóg, poznacie dobro i zło. Zabronił wam Bóg zrywać z tego drzewa. Ba, nie tylko zabronił, ale nawet powiedział, że nie wolno w tamtą stronę patrzeć. Czemu? Jak człowiek zaczyna, do tego dojdziemy potem, ale tak już przy okazji, człowiek zaczyna patrzeć w stronę grzechu, to grzech zaczyna się podobać. Jest ponętny. I rzeczywiście Ewunia opatrzyła i okazało się, że owoc jest piękny i nadaje się do spożycia. Aby posłuchała Pana Boga i nie gorliła się, to kobiety są ciekawskie jednak, nie? Ostatnio mężczyźni też. Więc oczywiście ten opis Księdza Rodzaju jest bardzo symboliczny, taki malowniczy, na stylu, powiedzmy, odpowiadającym ludziom tamtej epoki, ale zawiera właśnie w sobie ten zasadniczy taki zwrot przesłania. Nie próbuj wchodzić w pewne sprawy, bo źle na tym wyjdziesz. Nie wyjdziesz źle, będziesz jak Bóg. Poznać dobro i zło w języku Biblii, to znaczy móc decydować, co jest dobre, a co złe. Spróbuj zastąpić, najogólniej tak to wygląda, ten owoc zakazany, symboliczny. Spróbuj zastąpić Boga, zobaczysz, że możesz być jak On. Pan cię okłamuje, próbuj. I właśnie tu dochodzimy do całego sedna, wobec tego
o czym mówię teraz, człowiek źródłem prawa, moralności, umów społecznych, które z tego wynikną i tak dalej, staje nauka Kościoła. No, można by o historii wiele mówić, ale tak w przybliżeniu mniej więcej, ponieważ te idee, które tam się narodziły 300-200 lat temu i w różne formie rodziły się i umierały, różne sposoby jej realizacji, ale sama idea została do dzisiaj. Stanowić o tym, co jest dobre, a co jest złe. Bez oglądania się na jakieś normy ogólne, zewnętrzne, takie czy inne. To jest dobre, co mi służy. Ale czy na pewno mi służy? Doraźnie tak. Więc człowiek nie patrzy, co będzie za 100 lat, za 50, ileś tam. Tylko tu i teraz. Dzisiaj mi to będzie dla mnie dobre. To jest dla nas dobre. Dlaczego? A czy jest dobre dla drugiego człowieka? A czy jest dobre dla drugiej grupy? Dla drugiego narodu? Dla drugiego kontynentu? Czy jest obiektywnie dobre? Jakie obiektywnie? Nie ma nic takiego jak coś obiektywnie dobrego. Wszystkie te nasze dzisiaj ustawy, jakie mamy we Francji, na przykład teraz najgłośniejszy przypadek, to jest właśnie to. Mogę zastąpić Pana Boga. Czasami ludzie mówią tak, ludzie wierzący, prawda, że nie mówią wprost, mogę zastąpić. Sumienie mi mówi, że tak trzeba, można zrobić. Sumienie mi tak mówi. Postępuję zgodnie z sumieniem. Tylko, że sumienie może być wypaczone, może być szerokie albo wąskie. Nieraz się spowiadają skrupulaci. Jest taka naiwna próba mówienia sobie, że to jest dobre, ale to nie jest dobre. I tutaj właśnie ten styl cały myślenia, urządzania świata wszedł już wtedy, w XVIII, XIX wieku i w XX kolizję z nauczaniem Kościoła. Pomijam już wszystkich papieży po kolei, bo miało być o Janie Pawle II. Jan Paweł II praktycznie nic nowego nie mówi, tylko mówi głośniej. I jest o tyle skuteczny, że nie mówi jedynie, jak pamiętamy, z wysokości Watykanu, tylko rusza się po świecie i jego głos mogą usłyszeć bezpośrednio ludzie gdzieś tam na Filipinach, w Ameryce Południowej, w Polsce i tak dalej. I cóż Jan Paweł II, zresztą jeszcze trzeba dodać, ten duch takiego relatywizmu, a więc urządzania sobie według swego widzimisię, nie pozostał bez wpływu na Kościół, on się dostał do Kościoła. Mówiąc, że się dostał do Kościoła, mam na myśli katolików, ludzi wierzących, a więc to szczególnie widać było po soborze 60-70 lata i jest do dzisiaj i u nas też w jakiś sposób. Zakwestionowaniu grzechu. Jak to się stało? Proszę pojechać na zachód, do Niemiec, do Francji, do Kościoła i zobaczyć gdzieś spowiadających się ludzi, ba, spowiadających pół biedy, księdza siedzącego w konfesjonale. Oddam pół królestwa i córkę za żonę. Kto spotka? Nie ma. Teraz chyba, że w polskich parafiach. Chyba, że w polskich parafiach. Teraz miałem rekolekcję w Adwencie, nie w Adwencie, tylko w Wielkim Poście w Glasgow, naszej parafii, Palotynie. U Palotynów, ale parafii nie mamy. U Chrystusowców również, że tam trzymali kościół piękny, świętej Anny. W ogóle kościoły są piękne tam. Kościół świętej Anny. Już na własność, na parafię, no i pierwszą rzeczą, którą teraz zrobił, pierwszą inwestycją jest, było zamówienie konfesjonałów. Ludzie chcą spowiadać, przyjeżdżają z Polski do pracy,
czy tamtejsi, nie ma konfesjonału. No bo po co? Przecież człowiek nie grzeszy. Czy jest taki wariat na świecie, który chciałby iść do piekła? Nie. Czyli jeżeli mu się zdarzy coś spsocić, taka jest argumentacja, albo przez głupotę, albo przez przypadek, albo przez słabość, no wszystko da się wytłumaczyć. Po co się spowiadać? Po co stresować ludzi gadaniem o jakimś grzechu, o sądzie? Ten duch trochę zakrólował i trochę jest obecny u nas w Polsce jeszcze o tyle, że się tej materii słyszy, choć teraz episkopaty na zachodzie też, zwłaszcza za pontyfikatu Benedykta, zaczęły głośniej o tym mówić, bo ojczulek nasz naciskał to, on był taki grzeczny, pokorny, prawda, na zewnątrz, ale tam, gdzie trzeba, to zaczynał się domagać tego, żeby poważnie sprawy traktować. Więc wolność, jestem wolny. Zachód, Europa, jeżeli mówimy o kryzysie dzisiaj, to mówimy bardziej o tak zwanej, no nie tak zwanej, o cywilizacji łacińskiej, a więc te wszystkie kraje, które mają jakikolwiek związek przyczynowy z Europą. Sama Europa, obydwie Ameryki i Australia. A więc wolny jestem, wolny. Co ty mi masz mówić? Co mi ktoś ma decydować o tym, jak ja mam żyć? Jakiś tam papież, jakiś tam biskup, jakiś tam ksiądz. Nawet ludzie między sobą mówią, w ojczyźnie naszej też to czasem w modę wchodzi, na kazaniach z tym walczę. Widzi ktoś, że drugi postępuje źle, ale mówi się, to jest twoje życie, twoja sprawa, ja się w to nie mieszam. Nie ma to oczywiście nic wspólnego z Ewangelią. W każdym razie najogólniej się to nazywa jako wolność od wszystkiego. Wolność pomylona ze swawolą. Wszystko mi wolno, choć apostoł Paweł powiada, wszystko mi wolno, ale czy wszystko przynosi korzyść? To jest zasadnicze pytanie. Następna sprawa, właśnie zakwestionowanie autorytetu Stolicy Apostolskiej. Już nie tylko przez świeckich. Też trzeba o tym wiedzieć. I Jan Paweł II, wcześniej Paweł VI i Benedykt, może już mniej, ale bo trochę to Jan Paweł towarzystwo przywołał do porządku, mimo wszystko. Ale ogromne trudności, ogromna opozycja wobec papieża, wobec Rzymu, Stolicy Apostolskiej w nauczaniu, także ze strony teologów, księży, biskupów. Jest taka przykra scena, proszę się przyjrzeć, byśmy wiedzieli, na jakim świecie my żyjemy. Papież jest w Niemczech. Proszę zobaczyć na YouTubie, młody niech pomoże znaleźć wizytę papieża w Niemczech. Proszę zobaczyć na YouTubie, ilu biskupów niemieckich na lotnisku przywitało się z papieżem. Proszę zobaczyć, nie powiem ilu. Jeden. I to jest rzeczywisty stan dzisiaj takiej świadomości i w Kościele, w Europie. Ten świat cywilizacji europejskiej jest chory. Choroba wlazła też do Kościoła. Miał świadomość tego Paweł VI, cierpiał bardzo z tego powodu. Miał świadomość Jan Paweł II. No i miał świadomość Benedykt i ma świadomość mój imiennik. Tak sytuacja wyglądała. Ale idziemy do Jana Pawła właśnie. Taką mamy panoramę współczesnego świata. Wszystko sobie urządzimy po swojemu. Nie ma Boga, a jak jest,
to my mu to wytłumaczymy. Przepraszam, że wejdę księdzu w słowo, bo miałem okazję parę razy być na parafii w Hamburgu i tam polscy księża byli, jeden ksiądz był niemiecki, ale gro Niemców wolało przychodzić na polskie msze. Jest inny kontakt z ludźmi naszych księży, a Niemcy są bardzo tacy oskli. Może to stąd wynika, że oni nie są wylezni, nie dają ci coś, bo tak, ja wniosłem wrażenie, to jest też, że ten człowiek tak prawa nas jako tych, którzy muszą być. Jest różnica też w samych Niemczech, inaczej jest na północy, która jest bardziej protestancka, inaczej trochę jest w Bawarii, która z kolei jest katolicka cała. Dużo zależy od człowieka, tam na pewno jest, że Niemcy inaczej prowadzą duszpasterstwo, o ile w ogóle prowadzą jeszcze. Kiedyś jechałem na rowerze, jeździłem do Westfalii na zastępstwa w lecie. Kartka wisi na drzwiach kościoła i żałowałem, że nie mam aparatu. Zrobiłbym zdjęcie. W ogóle dużo ścieżek rowerowych można całą Westfalię zjeździć, nie zsiadłem z roweru przez miesiąc. Kartka na kościele. Od 24 czerwca do 24 lipca kościół zamknięty z powodu urlopu. Najbliższa msza święta tam i tam. Ileś 3 kilometry czy tak. Oczywiście ludzie mają samochody, siądzie w auto, jak chce, pojedzie, gdzie chce do kościoła. Ale tak myślę, trzeba by tam nie powiedzieć o kościele w Polsce, ale jakby sobie tak proboszcz wypisał kartkę w kościele, że urlop i go nie ma, to pewnie byłaby w tej parafii jednak mimo wszystko ostatnia jego czynność, jaką by wykonał. I jest to pewien dramat. I właśnie teraz idziemy do Jana Pawła. Piłat pyta, mówi Jan Paweł II, mam tu jego dwie encykliki. Jedna właśnie o prawdzie, Veritatis Splendor, czyli blask prawdy, taka dosyć opasła, ale bardzo mądra i warta przynajmniej przeglądnięcia. W internecie na pewno jest. Ona jest z 93 roku. Druga, też fundamentalna, Evangelium Vitae o życiu ludzkim. Ta ściągnęła na papieża największy ostrzał i spoza kościoła, i z kościoła. I otóż Jan Paweł II powiada nam tak, streszczam rzeczywiście całe jego nauczanie bez odnośniku, bez tego, żeby to tak mniej więcej przystępnie było. Pyta Piłat Jezusa, a raczej rzuca tak w przestrzeń, cóż to jest prawda? No i co, gdyby Piłat miał szpiegów, bo na pewno nad wszystkim musiał czuwać, więc i Pana Jezusa też na pewno podsłuchiwali, ale gdyby tak dobrze słuchali i przenieśli, to by zauważyli, że w pewnym momencie Pan Jezus mówi o sobie: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Stawiamy drogę i życie na razie z boku. Jestem prawdą. I proszę zauważyć, co jest ważne dla nas. Pan Jezus nie mówi: znalazłem prawdę, czy odkryłem prawdę, wydaje mi się, że to będzie to, co mówi wprost w odniesieniu do siebie. Ja jestem prawdą. Ja jestem. A więc czyni siebie źródłem prawa, prawdy. I powiada, że to właśnie źródło prawdy jest odniesieniem, ma być dla nas, ludzi wierzących i dla świata przez nas odniesieniem, co jest dobre, a co złe. Kto może to wiedzieć? Przychodzi młody człowiek, mówi w tej encyklice, przywołuje papież scenę, w której młody człowiek przychodzi i mówi do Chrystusa: Panie, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?
ma każde oko zapyta. Pytanie, które każdy z nas by też postawił, a jeszcze mówi do Chrystusa, nauczycielu dobry, a Pan Jezus odpowiada, czemu mnie nazywasz dobrym? Ten w niebie jest tylko dobry, Ojciec. Więc dobry wie, co jest dla nas dobre. Tak najogólniej mówi papież. Ten dobry wie, co jest dla nas dobre. I ten dobry mówi nam, że to, co jest złe, nazywa to złe po imieniu, każe tego unikać, a to, co dobre, każe przyjmować. Ale daje nam możliwość wyboru. Ja mogę odrzucić, mogę nie przyjąć, ale tu papież zdecydowanie to na każde kazanie i na każdą dyskusję dla nas jako katolików, jeżeli wszyscy są katolikami, a nie tylko. Papież mówi tak, władza decydowania o dobru i złu nie należy do człowieka. To na dzisiejsze demokratyczne czasy, prawda, rozdyskutowane, w którym o wszystkim się dyskutuje, wałkuje, prawda, w parlamentach, w komisjach, w prasie, w mediach, u redaktora Lisa również i tak dalej. Wszystko nagle papież kwestionuje. Nie macie prawa decydować. Możecie się zgodzić, albo nie, możecie przyjąć, albo odrzucić, ale musicie wiedzieć, że ta norma istnieje i że konsekwencją jej przyjęcia jest pewien owoc na wieczność, tak jak i konsekwencją odrzucenia. Możesz żyć, jak sobie chcesz, ale jeżeli nie przyjmujesz prawa Boga, dobrego Ojca, do tego, by On ci pokazał i wskazał drogę i byś nią poszedł, to mówisz Mu, idź ty sobie ze swoimi przykazaniami, ze swoimi dobrymi radami, ja będę decydował, co jest dla mnie dobre. Nie mamy nigdy takich w sobie pokus, czasem nam się zdaje, że chyba jednak lepiej wiemy od Pana Boga, nie? Czy no tutaj, czemu ten Pan Bóg mnie nie wysłuchał? Jest nieżyciowy, albo bezduszny, albo daleko, albo mnie nie słyszy. No jak to przykazanie? No przecież tak będzie lepiej, nie tak. Na tym się łapiemy. Czasem człowiek grzeszy właśnie, grzeszy. Czyli mówi Bogu nie. Idź ze swoimi radami, idę swoją drogą. Nie dlatego, że pragnie zła. Bo właśnie powtarza to, co się stało w tym biblijnym raju. Zło jawi mu się jako dobro. Ten owoc ładnie wygląda, jest przyjemny w spożyciu. A że potem okaże się trucizną, to niestety, no. A dlaczego mam nie zatruć, jak to mi nie szkodzi? Ale szkodzi drugiemu człowiekowi. Czasami Bóg chroni nas albo przed nami, albo innych przed nami, albo nas przed innymi. Nigdy nie wiemy, jakie skutki może zło w nas uczynić. Jeżeli człowiek żyje na przykład rozpustnie, no szóste przykazanie nie istnieje dla niego, albo piąte. Tak mówili żołnierze na froncie, najtrudniej jest zabić pierwszego człowieka. Potem już idzie jak spłatka. Najtrudniej pierwszy raz pociągnąć za spust. Najtrudniej wleźć w jakieś błotko. Potem się człowiek oswaja. I stąd tutaj kolejne takie próby się mówi u nas teraz tak zwane dekonstrukcji, czyli niszczenia tego, co wydawało się zasadne, prawda, ważne, jakieś umowy, dobrego obyczaju, dobrego tonu, pewnych takich konwenansów.
jeżeli pani dyrektorka teatru w Poznaniu nazywa papieża tak, jak go nazwała, to nie tylko, że jest niewychowana, bo ona nie uzna, że jest niewychowana. Ona mówi, że to jest wolność słowa. Prawda? Więc, a to jest próba właśnie zbadania, jak się zachowają ci, którzy uważają, że takich rzeczy nie należy mówić, czy tak postępować. Raz, drugi, jeżeli ci, którym się to nie podoba, pozostają bierni, to za czwartym razem już nie zareagują. A za szóstym razem może się zdarzyć, że się zachowają tak jak ta pani względem drugiej osoby. Taka jest konsekwencja postępów grzechu. Czy w tym, co się Bogu nie podoba. A czemu to jest niedobre? Bo się Bogu nie podoba. A czemu mu się to nie podoba? A to już jest jego sprawa. Nie wiem. Mogę wszystkiego nie rozumieć. Mogę nie rozumieć. Taka życiowa sprawa, jak mówimy nieraz, rozwód, zdarzy się rozwód. No i ludzie nie przystępują do Komunii Świętej, bo nie mogą. Inna rzecz, że często, najczęściej się mówi, że Kościół jest bezduszny, albo że się człowiek z Kościołem nie zgadza, ja się w tej kwestii z Kościołem nie zgadzam. Na przykład. Ale sprawa się ma, jest tego typu, że Kościół nie jest tutaj stroną. Kościół jest tylko pośrednikiem, czasem w konfesjonale mi się zdarzy. Kościół jest pośrednikiem, mówię, nie stroną. Ja nie mam prawa zmieniać Ewangelii, ja ci mogę tylko powiedzieć, że tak zostało objawione, taka jest wola Boża i tyle. Jeżeli mówi Pan Jezus, że kto zostawia żonę, bierze inną, popełnia cudzołóstwo i kto oddaloną bierze, popełnia cudzołóstwo, a cudzołóstwo jest grzechem, a grzech jest tamą do przyjmowania Eucharystii Pana Jezusa pod postacią chleba i wina, to co ja tu mogę zmienić? Ja mogę tylko powiedzieć młodym, zanim się ożenicie, to się zastanówcie. Pierwsze moje małżeństwo, którego, czy sakrament, którego udzieliłem poświęcenia, no i małżeństwo w tym sakramencie przetrwało pół roku. Nie miałem dobrej ręki. Więc, ale to z drugiej strony to jest dramat, bo nie zawsze człowiek jest winien, prawda, że zostawił mąż, czy zostawiła żona, czy taka, czy inna sytuacja. I tutaj się nie osądza, nie jest tak jak w mediach, że się coś tam, że Kościół osądza, że odrzuca, że potępia. Kościół ma głosić. Czasem może się duchowna osoba wyrazić nie tak jak należy. Źle zinterpretować. A wtedy najlepiej zajrzeć do Ewangelii. A więc tu zasadnicza sprawa. I drugie jeszcze, właśnie te konwenanse. Wolność słowa, wszystko mi wolno. Ale jak ktoś kogoś, no i oczywiście jeszcze obrona potem tej osoby, przez tam 200 intelektualistów się podpisało. Ale te same środowiska, proszę sobie przypomnieć, jak protestowały, jakie były oburzone, gdy kiedyś ktoś kogoś nazwał czarownicą, nie? Więc wcale nie takie jeszcze obelżyłe słowo, jak to trzeba. Wtedy nie było wolności słowa. Wtedy było oburzenie totalne, jak tak można, co to w ogóle jest. Czyli zależy, jak nasi, to jest wolność słowa, a jak wasi, to jest niedobrze. Dziadostwo. Więc można tak też. I tutaj ta zasadnicza sprawa. Człowiek nie ma prawa decydować o dobru i złu. Należy to, mówi papież,
wyłącznie do Boga. Jeżeli jestem posłuszny Bogu, to nie dlatego, że się Go boję, tylko dlatego, że wyrażam swoją miłość i wdzięczność za to, że nade mną czuwa. Myśmy się przyzwyczaili, że stoi Bóg tam z lornetką i czyha, prawda? No, wreszcie go tam zgrzeszył. Nie? On jest dobry. On mi mówi, chodź tędy, dzieciaku, bo tam wpadniesz w błoto, albo tak się pogrążysz, że nie wyleżysz. A nic nie może innego zrobić, bo nie może nas na siłę ciągnąć, bo naruszy naszą wolność. Jak ktoś chce w piekle zostać, to w nim zostanie. Ale jak da Bogu choćby jeden pretekst, żeby go stamtąd wyrwać, to będzie wyrwany. Moje posłuszeństwo jest tylko wdzięcznością. Dziękuję Ci za to, choć nie rozumiem Cię do końca. Czemu nie mogę mieć siódmej żony? Albo jako mężczyzna, czemu nie mogę mieć męża? Tylko muszę mieć babę. Wredną. Jeszcze nie? Nie zawsze. Jak zawsze. No tak sobie żartujemy tylko. Więc mogę Cię nie rozumieć. Jakiego jest spowiednika w słowo. Tak? Jakiego jest spowiednika w tym słowo, że wręcz. Więc nie rozumiem Ci do końca, ale Ci ufam. To jest ważne, na jakim poziomie się też mówi. Mówi się religia, Kościół. Religia mi zabrania, Kościół mi nie pozwala. To jest wszystko wtórne. Wtórne, drugorzędne, choć ważne. Najważniejsze jest, to ciągle Jan Paweł II, to widać z jego twarzy, jak się modli. Z jego twarzy, jak się modli. Najważniejszy jest ten dobry ojciec. To ja z nim toczę spór, jemu się wyrywam, jego nie słucham. Jego chcę zastąpić albo wyrzucić. Albo powiedzieć, że mam być, że ma prywatnie mam, będę w niego wierzył. I tu jest zasadnicza sprawa. Jeżeli człowiek zgubi osobowego Boga, żywego, zostanie mu tylko zwyczaj, tradycja, idzie się na rezurekcję, bo wszyscy idą, albo na pierwszą komunię, bo wszyscy idą i tak dalej. Jeżeli zostaje tylko takie przyzwyczajenie, ginie ten prawdziwy, żywy Bóg, to wtedy rzeczywiście religia staje się takim sobie dodatkiem do życia. Jeszcze jednym takim przejawem ludzkiej kultury. Warto w tym brać udział, bo jest okazja do wzruszeń. Piękny dywan na ślubie, Ave Maria, skrzypki zagrają. Wszyscy się posłyszali, poszli do domu i ładnie było na ślubie, a nic z tego potem nie wynika. Właśnie pół roku i to, co się zawarło przed ołtarzem, rozwiązuje się przed świecką instancją, co już jest w ogóle tak nieraz na zdrowy rozum. Pomyślmy sobie, ale to czasem mówić, jak ludzie widzą to. Przecież to jest zaproszenie właśnie tego dobrego ojca do swojej rodziny, on to przypieczętował. Nie ma zmiłuj się, kochajcie się na zabój, choćby wam było jak z sobą nie wiadomo jak źle, ale żeście się związali. Nie rozwiążecie, bo to niemożliwe. Jak się wleje atramentu do wody, to już się nie da tego rozdzielić. Powstaje nowa jakość. Mówi, wy jesteście też jednym ciałem. A więc nie ma możliwości potem tego rozdzielić gdzieś tam. Dla świętego spokoju człowiek ma papierek od urzędu i wydaje mu się, że już jest wolny. Nie jest. A więc prawo Boże, powiada papież, jest wieczne, obiektywne i uniwersalne. I nie ma zmiłuj. Żaden parlament, tutaj już tak konkretnie do nas,
Radomiu w 91 roku, przechodzimy już do Ewangelii Ubite, żaden parlament, żadna instancja ludzka nie ma prawa decydować o życiu bądź nie życiu drugiego człowieka. Gdyby ksiądz z Ambony powiedział te słowa, które wypowiedział papież w encyklice Ewangelii Ubite, to zostałby uznany, że mówi, czy używa mowy nienawiści, tak się to teraz nazywa. Papież mówi, że Bóg jest wyłącznym Panem życia, a pozbawienie drugiego człowieka życia poprzez aborcję, eutanazję jest zbrodnią. Ciężkie słowo, bardzo ostre, bez jakichś tam niuansów. Mowa wasza niech będzie tak, tak. Pan Jezus mówi, nie, nie. Co na to jest od złego pochodzi. Zbrodnia, mówi papież Polak. Czasem ludziom jeszcze to pomaga. Że to Polak powiedział. Jakby Niemiec, to jeszcze tam Niemiec se może mówić. Ale Polak, papież. Zbrodnia. Naród, który zabija własne dzieci, mówi w kaliszu, jest narodem bez przyszłości. Bóg jest wyłącznym Panem życia. Nikt nie ma prawa, taka jest wymowa encykliki, tak powiem brzydko troszkę, nikt nie ma prawa babrać się w tym. Nie wolno tam paluszków swoich wkładać. Życie ludzkie jest święte. Przykazanie piąte, które mamy w takiej ładnej formie, nie zabijaj. Oryginale w języku hebrajskim w Starym Testamencie brzmi: nie będziesz mordował. Warto mieć to także przed oczyma i w świadomości. Nie będziesz mordował. Zabić można zwierzątko, żeby zjeść na przykład. U nas jest to po polsku troszkę tak przetłumaczone, jak jest, grzecznie. Być można kaczkę, indyka, prawda? Człowieka można zamordować. I zasadniczo to przykazanie odnosi się do człowieka. Nie będziesz mordował. Tu papież przywołuje scenę Kaina i Abla. Zabił swojego brata i od razu się zmienił. Nie ma radości. To jest też takie poetyckie przedstawienie pewnego stanu duszy i reakcji Boga. Bóg tak nie przyszedł, nie pyta: Kainie, co ci się stało? Co żeś taki zmarkotniały? Ale jakoś tam się ta rozmowa potoczyła w inny sposób, głosem sumienia na pewno. Czemu wygląd twojej twarzy jest ponury? Co ci się stało? Gdzie jest twój brat? Mówi papież, o jednego brata Bóg się upomina, nie jest dla niego nieważne. Jeden człowiek gdzieś się zapodział, gdzie jest twój brat? Nie czeka na odpowiedź Kaina, żeby kręcił jak Ewa w raju wcześniej, a tam wąż nie zwiódł, Adam oczywiście na kobietę zwalił, Ewa mi tam namówiła. Tutaj nie ma oczekiwania już na odpowiedź. Przebrała się miarka, przyjacielu, krew twojego brata woła do mnie z ziemi. Co żeś tu uczynił? Jeżeli krew jednego woła z ziemi, to cóż powiedzieć o 50 milionach Ablów rocznie wołających z ziemi? Bo tyle mniej więcej dokonuje się aborcji na świecie w ciągu jednego roku. 50 milionów podzielić na 360 dni, to można by powiedzieć, że z perspektywy nieba, jak się tak patrzy, to Ziemia wygląda na jedną taką olbrzymią zabijalnię.
krew brata tego wola do bliźniego. Nie zwracamy uwagi na to nieraz, jak bardzo grzech, zbrodnia, ten brud grzechu może oddziaływać już nie tylko na człowieka, bo oddziaływuje, ale także na relacje ogólnie, powiedzmy, nieba, nieba z ziemią. Grzech jest jak dziura, czy jak kamień, który rozbija parasol Bożej opatrzności. To jest tak, jak wiercenie dziury we własnym dachu. Potem jak zaczyna lać deszcz, kapie nam na głowę i mamy pretensje, że deszcz leje i mokniemy. Grzech niszczy nad nami parasol Bożej opatrzności. Przez grzech mówimy Bogu, jestem Panem swego życia i ja będę za siebie odpowiadał. I Bóg musi to uszanować, choć jest wszechmocny. Daje nam taką niestety, czy stety, możliwość. Ale wtedy przez te dziury wlewa się zło, a może kondycja duchowa świata współczesnego, nie tylko teraz, wojny, prześladowania, niesprawiedliwość, głód, układy zamknięte różne. Może to jest wynik tego, że zabroniliśmy Bogu interweniować. Robimy po swojemu, ale kiedyś zainterweniujemy. Otóż Księga Rodzaju, gdzież to mamy? Upomnę się u człowieka o życie człowieka. Przypomina Jan Paweł II te słowa z Księgi Rodzaju. Upomnę się u człowieka o życie człowieka. Zasadniczo, czego uczy, to dotyczy też in vitro, teraz będącego na tapecie, każda próba ingerencji w sprawę życia. Wyłączcie te koncerty wszyscy. Jeszcze parę zadzwoni, już się będą wszystkie. Każda próba to nieraz, no nie tylko nieraz, ludzie katolicy, wierzący, niestety nie zadają sobie próby przeczytania takiej encykliki, bo kto by to czytał, nie? Się papieżowi pokrzyczy, kochamy Ciebie i wystarczy, już jesteśmy katolikami, prawda? Każda próba wejścia w kompetencje Boga jest niedopuszczalną próbą. Nie do obrony i nie do usprawiedliwienia. Nie wolno. A in vitro to jest eugenika, to jest również, czyli eliminacja słabszych, ewentualnie osobników na rzecz silniejszych. To jest także przechowywanie ludzi już. Już dzisiaj niestety, proszę zauważyć, a jakżeście nie zauważyli, kochani, to zauważcie, że już dzisiaj zwolennicy, pomijając demagogów, tych nigdy nie brakuje, zwolennicy czy in vitro, czy aborcji, już się tak głośno nie powołują na naukę, jak jeszcze lat temu, 5, 10, tym bardziej 20. Świat nauki dzisiaj nie ma wątpliwości, że po połączeniu komórki męskiej i żeńskiej mamy już do czynienia z istotą ludzką. Cały genotyp już jest tam zapisany i tam się już nic nie zmienia, się będzie. Nic nowego się nie doda ani nie ujmie. Będzie tylko rozwój. I w tym właśnie momencie otrzymuje duszę nieśmiertelną. Jest człowiekiem, choć widzialnym przez mikroskop. Zabijamy człowieka, my sobie nie zdajemy sprawy z tego, no bo sobie nie zdajemy pewnie tak generalnie, że Bóg, który jest poza czasem, czy Boga, który jest poza czasem, nie interesuje, czy zabity miał 85 lat, czy 3 sekundy, czy 2 tygodnie. To jest bez znaczenia. A to jest ciekawe, bo po drugiej stronie, jak pójdziemy do nieba kiedyś, to my ich spotkamy, wyobrażacie sobie,
to i spotkamy ich nie jako komóreczki z zamrażalnika, które zostały zabite, bo nie było, nie wiadomo, co z nimi zrobić po 20 latach. To się coś tam musi zrobić. Dodać można do kremów na przykład. Dodaje się, w Niemczech zlikwidowano ten proceder już w 2001 roku. To jest wstrząsająca sprawa była. Myślę, że w ogóle coś człowieka może wstrząsnąć w dzisiejszych czasach, że te usunięte dziecięta, płody, jak się mówi, dodawano w Niemczech do asfaltu na budowę autostrad. Tudzież używa się we Francji w niektórych firmach właśnie do produkcji kosmetyków, jakichś tam elementów. Czasem nie mamy pojęcia, wyobrażenia, co się na tym Bożym świecie dzieje. Oprócz Jana Pawła II, więc tu mamy kategoryczne właśnie w opozycji do tego świata, do parlamentów, do sejmów, zgromadzeń narodowych, Brukseli, Światowej Organizacji Zdrowia, kogo tam jeszcze, jasne i także do nas. Jasne przesłanie, które wynika z Ewangelii, nie zwiedzimy się papieża, kościoła. Są pewne sprawy, których nie wolno nam robić. I może się podobać, czy nie, w pewnych kwestiach, mówi Jan Paweł II, po prostu nie ma dyskusji. Człowiek nie jest prawodawcą, człowiek nie jest normą sam dla siebie. Człowiek nie może decydować o życiu jako takim. A jak zacznie, to źle skończy. Mam tutaj ze sobą ostatni dokument konferencji Episkopatu Polski, właśnie o in vitro, ale też przyniosę, może Państwo nie widzieli, muszę teraz zmienić oczy. 8-9 marca wywiad ogromny na 2 szpalty w Rzeczpospolitej z panem profesorem Stanisławem Cebratem z genetyk, kierownik Zakładu Genomiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Nie wiem, co to ta genomika jest, ale coś właśnie z tym. Odnośnie in vitro, co mówi ten człowiek. Tylko tytuły przeczytam. Jeśli natura postawiła rodzicom bariery, nie powinniśmy ich łamać, powiada. Tam jeszcze mówi, oprócz tego, że nie ma czegoś takiego jak prawo do dziecka. Dziecko jest darem, ono ma swój czas przyjścia na świat, Bóg je ustala. Ono jest darem, jest osobą, a nie jest czymś, do czego się ma prawo, jak do innych rzeczy. Na drugiej stronie tłumaczy, mógłby to mówić, ale streszczono to tym krótkim tytułem. Narażamy życie całej populacji. Profesor twierdzi, że tak do końca nie wiemy, czym ta metoda się skończy, bo ona jest młoda. Jak to będzie wyglądało za 20-30 lat, że różne defekty, których dzisiaj nie widzimy, przeniosą się poprzez geny na całą, czy mogą przenieść poprzez geny na całą populację ludzką, ogólnie nie tylko na jakieś tam grupy. Więc nie wiemy. Przeczytam tylko koniec, bo to jest nawiązanie, jeszcze powiem, czemu to czytam, ale warto. Koniec wywiadu z tymże człowiekiem. In vitro to potężny biznes. Przychody. Ktoś pokazał po wyłącznie czasy. Nikt nie zauważył. Przychody szacuje się, proszę słuchać, na setki miliardów rocznie. W samym Białymstoku urodziło się po in vitro podobno 10 tysięcy dzieci, powiada profesor. Co przy skuteczności rzędu 40%, tym też się nie mówi. O skuteczności, inni mówią też naukowcy, że jest skuteczna
maksimum do 30%. Przy skuteczności rzędu 40% i 10 tysięcy złotych za cykl daje okrągłą sumę 250 milionów złotych. Powiada tak. Gdyby in vitro było przedsięwzięciem naukowym, to po kilkunastu milionach wykonanych prób wiedzielibyśmy po wynikach stosowania metod niemal wszystko. Tymczasem w ogóle nie prowadzi się tego typu badań. Czym się in vitro kończy? I kończy tak. Oceniając cały system, uważam, że jest niegodziwy i karygodny. Rodziców i społeczeństwo trzeba informować o tym, że in vitro zwiększa ryzyko urodzenia dziecka z wadą genetyczną i to nie o jeden, ale o wiele procent. Mówimy o tysiącach chorych dzieci więcej. Dlatego wydaje się, że dalsze badania powinniśmy prowadzić raczej na zwierzętach, a nie na ludziach. To jest, cytuję tylko to, bo ciekawe, że mamy w Polsce mnóstwo, może nie mnóstwo, ale wielu ludzi nauki mających taki właśnie pogląd. Oni opracowali ten dokument, który wydał episkopat. Mamy jednego lekarza w episkopacie, doktora medycyny, księdza arcybiskupa Hozera warszawskiej Pragi. On jest przewodniczącym tej komisji bioetycznej. Ale ważne, co jest, że właśnie w tym starciu, które obecnie mamy, i nie tylko w tym, ciągle w mediach szermuje się takim argumentem kłamliwym, ale skutecznym w miarę. Bo ludzie nie mają czasu sprawdzać, bo mają dużo zajęć. Nie będą chodzić i patrzeć, czy to prawda. Jako starcie nauki, prawda, z ciemnym kościołem. Z jednej strony kościół, który nie rozumie, nie docenia nauki, jest przeciw dzieciom, jest przeciw rodzicom, a z drugiej strony świat nauki, który chce tym biednym rodzinom pomóc. Otóż okazuje się, jakby dobrze pogrzebać, że wcale ten świat nauki aż takim entuzjastą tej metody nie jest. Z wielu względów, choćby z tego powiada zawsze przy zapłodnieniu najsilniejszy plemnik dociera do komórki i ją zagładnia. In vitro to jest ten, który zostanie przez lekarza złapany, tak mówią znajomi. Jaki on tam jest, cóż to wie. Więc natura, a ogólnie mówiąc, nie ma nic do powiedzenia. I już tu mamy zaczątek tego, nie wiadomo, jaki ten człowiek później będzie i tak dalej. W każdym bądź razie, jakie z tego wszystkiego wynikają dla nas wnioski? To jest też pokłosie Jana Pawłowego. Do nas konferencja powiada. Nie wolno opierać się na uproszczonych informacjach medialnych. Skoro tylko komórka jajowa ulega zapłodnieniu, rozpoczyna się życie, które nie należy ani do ojca, ani do matki. Ten brzydki taki, powiem delikatnie, argument, że mój brzuch należy do mnie. Przepraszam, panie, za wrażenie, ale często to słyszę. Brzuch może tak, ale to, co w środku, nie należy ani do ojca, ani do matki, ale do nowej, żyjącej istoty, która rozwija się dla siebie samej. I nigdy nie stanie się ludzką, jeśli już wtedy nią nie była. Ważne jest też, nie czytam całego, bo to radzę sobie z internetu wziąć, ja też wyciągnąłem z internetu. Ważne tutaj do naszych parlamentarzystów i w ogóle, kiedyś pani marszałek, obecna wówczas minister, w pewnej sytuacji mówiła, że powytnijcie, potem pani marszałek, powiem, że pewna pani, bo pójdę do sądu, nie mam czasu chodzić po sądach i siedzieć w więzieniu, że urzędnik państwowy powinien swoją wiarę zostawiać w przedpokoju gabinetu, w którym pracuje. Bardzo wygodny. I tu mamy to ważne takie
stwierdzenie z dokumentu. Obowiązkiem każdego katolika biorącego udział w życiu publicznym jest wierność nauczaniu Kościoła katolickiego i samemu Chrystusowi. Nie może być mowy o jakimkolwiek kompromisie w kwestiach wiary i moralności. Podstawowym obowiązkiem osoby zaangażowanej w działanie na rzecz dobra wspólnego jest dbanie o jednoznaczność, a jej postawa musi być czytelna dla innych. W każdej sytuacji katolik ma być świadkiem Chrystusa. Może się to wiązać z dużą odpowiedzialnością, wyrzeczeniami. Może, że stanie się przedmiotem publicznej krytyki, czy nawet odrzucenia. I ostatnie zdanie. Nie do przyjęcia jest dla katolika dualizm postaw, a więc wyznawanie innych zasad w życiu prywatnym, a innych w zaangażowaniu publicznym i opowiadanie się za rozwiązaniem sprzecznym z wyznawaną wiarą. Wiara nie jako kwiatek do kożucha, tylko jako postawa życiowa. Albo wierzę, albo się przestaje bawić. Myślę, że już doszliśmy w dzisiejszym świecie do takiej sytuacji, w której już nie można za, a nawet przeciw być. Albo jestem wierzący, przyjmuję naukę Ewangelii, albo przestaję się nią bawić. Ważna, zasadnicza, dla nas najważniejsza kwestia. Pan prezydent kampanii wyborczej mówił: jestem katolikiem, jestem za życiem, więc jestem za innymi. Tak, kochani, to najogólniej wygląda, więc pewna zasadniczość, pewne starcie tych dwóch światów, dwóch koncepcji, dwóch wizji rzeczywistości. Jeżeli nasza Ewangelia jest nieprawdziwa, no to nie ma o czym mówić. Możemy w ogóle sprawy nie rozpatrywać. Jeżeli jednakże bierzemy na serio to wszystko, co z Ewangelii wynika, to niestety musimy się po którejś stronie opowiedzieć. Już dziś się nie da być katolikiem z przymiotnikiem ale. Jestem katolikiem, ale i występuje katalog, z czym to się nie zgadza. Nie zgadzam się, powtarzamy, z Ewangelią, z Bogiem, nie z Kościołem i nie z księdzem, który jest tylko przekaźnikiem. To jest najważniejsza sprawa, którą winniśmy sobie zapamiętać. Oczywiście to starcie będzie trwało do końca świata. O tym też trzeba pamiętać. Nie jest tak, że nasze czasy są najgorsze. Zawsze mówimy, kiedyś to było, nie? O, jak kiedyś było fajnie. Mieliśmy jeszcze po 20 lat, nie? Ale wtedy nasi starsi rodzice mówili, o, kiedyś to było, nie? I każdy wiek ma swój, no, co tak powiem, swój urok. Każdy wiek ma swój urok i każda epoka ma swoje problemy. Ważne, jak my się do nich odniesiemy. W każdym bądź razie warto, chciałem o tym powiedzieć, tej zasadniczości Jana Pawła II, który w imię Ewangelii i z tego widzimisię jest bezkompromisowy w tych kwestiach życia, godności człowieka jako takiego. Z tego wynikało jego nauczanie w Polsce, w pierwszej pielgrzymce, za wstanie wojennym, po odzyskaniu niepodległości też się jego homilie nie wszystkim podobały. A więc warto widzieć tego Jana Pawła II, bo najczęściej, kiedyś w Ożarowie to mówiłem na kazaniu, najczęściej to mamy w mediach i w takim przekazie do czynienia z Janem Pawłem II. Od kremówek, prawda, górskich wycieczek, od kawałów, kremówki papieskie, wycieczki papieskie, jaki to był fajny, na nartach jeździł, w basenie pływał. A co mówił, to tego nie ruszajmy, bo to niezbyt przyjemne i po co sobie psuć humor. Więc warto z tym Janem Pawłem takim trochę
nierzeczywistym skończyć, a poznawać. Polecam zresztą zawsze, żeby zaglądać do internetu, wystarczy kliknąć cokolwiek i zaraz wyskakuje nam przemówienie papieskie, homilia z Warszawy, z Łodzi, z Radomia, z Kielc. Proszę zauważyć, że w Kielcach w 1991 roku był taki moment, gdy właśnie po odzyskaniu niepodległości papież zaczął na nas krzyczeć. Może sobie posłuchać. Jak odłożył kartkę, nie tyle odłożył, co opuścił ręki na bok, patrzył na nas. Groził. Nie róbcie sobie żartów z Polski, a nie ogólnie. Pokrytykował sobie, pokrytykował później te słowa słynne. Słynne jego słowo. Mówię, jeżeli mówię tak, jak mówię, to dlatego, że to jest moja matka ta ziemia, to jest moja matka ta ojczyzna, to są moi bracia i siostry. Te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć, mówił. Krzyczał, ja tylko mówię spokojnie, ale krzyczał wtedy. Właśnie, czy nas bolą, tak jak jego bolały. Była taka sytuacja na pielgrzymce Solidarności w Watykanie. Wykrzyczano, kochamy Ciebie. To był też ten taki, który z tych takich przełomowych, niezbyt chwalebnych dla nas lat w tych czasach niepodległości. Nie mamy pojęcia, jeszcze się dowiemy po sądzie ostatecznym albo na sądzie, jak nam ten film puszczą. Zobaczymy. Ile Jan Paweł II z naszego powodu się nacierpiał i napłakał w kaplicy w Watykanie po 90 roku. Gdzie my widzieli, napłakał. I gdy mu krzyczano, kochamy Ciebie na placu świętego Piotra, tak niby żartem, ale to nie był żart. Powiedział do mikrofonu akurat. Coś nam też chciał wtedy powiedzieć. No i jeżeli się uśmiechał z domu ojca w dzień pogrzebu, jak mówił kardynał Ratzinger na pogrzebie, Jan Paweł II patrzy i się uśmiecha do nas przez okno z domu ojca. Warto pomyśleć, czy uśmiecha się dzisiaj do nas, czy ma powody, aby się uśmiechać. 70% podobno się wierzyć sondażom. 70% Polaków, większości katolików popiera in vitro. Ale też z drugiej strony nie dlatego, że jest tak świadomie za, tylko ludzie mają swoje problemy, zarabiają na chleb, proszą się o dach nad głową, a co zobaczą na ekranie? Jeszcze ładnie przedstawione, sugestywnie, tak łzało czasem, no bo to człowieka chwyta za serce, no bo to jest, no bo czemu nie? Ma prawo wierzyć. Czy oczekiwać, że ktoś go nie okłamuje, nie manipuluje. A niestety manipuluje. Zbyt często i czasem zbyt bezczelnie, czy także w innych sprawach. No ale z drugiej strony każdy ma możliwość na tyle, na ile jakoś tam poznać Ewangelię, katechizm. Zresztą zawsze człowiek, który się modli, nie ma problemów z przykazaniami, to jest jeszcze na koniec tym. Doskonale wtedy rozumiem, że inaczej niż dekalogu być nie może, bo nie ma. Ale to każdego droga osobista, każdy ma swoją drogę poznawania, zgłębiania, tylko trzeba pamiętać. Moje sumienie
nie jest ostatnią instancją. Ono też jest darem od Boga. To jest mój sędzia. Ale czasem może być szeroki, czasem może być wąski, czasem może być błędne, różnie ukształtowane. I dlatego mamy Dekalog, Ewangelię, no i te dwie encykliki, które warto sobie